tym ekspert w nazwie, to chyba im się coś pomyliło. Hej, cześć moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Profesora Zło, w kolejnym wyzwaniu. Pod poprzednim filmem tego typu zostawiliście ponad 400 łapek w górę, także jeżeli lubicie moje filmy z Profesora Zło, będę bardzo wdzięczny, jeżeli pod tym materiałem również zostawicie pozytywną ocenę. No wiecie, takie YouTube'owe gadanie na początek musi być. Suba możecie zostawić, komentarz napisać, wiecie o co chodzi. Słuchajcie, dzisiaj mamy przetrwać do 15 rundy, mamy Dartling Gana, mamy Monkey Village oraz Super Małpkę i nie wiem dlaczego to ma w nazwie ekspert, bo praktycznie zrobiłem to za pierwszym razem. Znaczy, prawie zrobiłem, dotarłem do 14 rundy. Może w 15 rundzie czeka mnie jakaś niespodzianka, której jeszcze nie sprawdziłem. Przypał by było, gdyby tak było. Gdyby tak było, to... Czy to miało sens, co powiedziałem? No nieważne, zacznijmy grać. W każdym razie, mamy powersy, wszystkie są powersami, które nam się przydadzą, więc również nie rozumiem, dlaczego wyzwanie nosi nazwę ekspert. Okej, widzę, że moja głowa trochę może wam zasłaniać. Ale w sumie nie mam gdzie jej przesunąć, tak szczerze. Nie, no nie będzie wam zasłaniała. Ogółem tak, spróbujemy może... Spróbuję to przejść w taki sposób, w który jeszcze nie próbowałem. Od razu możecie sobie użyć tego powersa. On powoduje Eco Amplifier. Powoduje, że otrzymujecie dwukrotność. Raz otrzymujecie dwukrotność. Czyli zamiast 250, 500, tak? Z racji tego, z racji jakby na to, że ja nie wysyłam w ogóle na przeciwnika balonów i nie będę wysyłał, no to jakby nie ma to znaczenia, kiedy ja tę dwukrotność otrzymam, tak? Bo to ciągle będzie tyle samo, więc w sumie im szybciej, tym lepiej. No i tak, polecam, na początku trochę nastawiamy Dartling Gunów ulepszonych 0-1. Dlaczego 0-1? Ponieważ ulepszenie w pierwsze w lewo powoduje, że mamy bardziej skoncentrowany ten... ostrzał, a to nam w sumie niewiele daje na takiej mapie. Na takiej mapie ten skoncentrowany ostrzał to nie jest coś, co jakby potrzebujemy. Dlatego, znaczy fajnie by było to mieć, ale szkoda na to hajsu. Uwierzcie mi, dużo lepiej jest kupić za 600 powerful darts, które tak jak możecie zobaczyć, powoduje, że nasze, jakby nasze pociski poruszają się szybciej i są w stanie, z tego co rozumiem, mają chyba większy popping power. Także ja polecam dużo bardziej iść w to ulepszenie, no bo to jest po prostu takie bardziej ofensywne ulepszenie za 600, więc warto. Ktoś mógłby zapytać, czy nie lepiej pójść w takim razie na przykład dwa ulepszenia w lewo. No ale żeby pójść dwa ulepszenia w lewo, no po prostu to drugie ulepszenie w lewo jest dużo droższe od tego pierwszego w prawo, tak? Jest lepsze, ale jest dużo droższe, a przy tak krótkim wyzwaniu, no lepiej jest po prostu... po prostu mi zaufajcie. Zaufajcie mi, lepiej jest pójść sobie tutaj właśnie w tego Dartling Guna. Pokażę wam, jak ja przejdę to wyzwanie. To jest, mam nadzieję, że przejdę. Mam taki, wydaje mi się, dosyć specyficzny sposób. Właśnie nie rozumiem, dlaczego twórcy dali, że to wyzwanie jest ekspert, bo mam wrażenie, że po prostu może nikt nie wpadł na to, że ktoś spróbuje to przejść tak jak ja, ale to dziwne mi się wydaje, bo zazwyczaj zawsze te wyzwania były dosyć dobrze przemyślane. No ale cóż, tutaj widocznie, no nie wiem, no nie wiem. W każdym razie wierzę, że problemu mieć nie będę. Leci na nas pierwszy rush, nie musimy nic z tym robić, to co mamy w zupełności wystarczy. Tak się teraz zastanawiam nad jedną rzeczą. Otrzymam zniżkę, czy ja chcę postawić Monkey Village nieszczęsne za 1200? Wcześniej grałem z tym Monkey Village. Dobra, spróbuję go nie stawiać, bo to jednak jest dosyć drogie ulepszenie. I teraz tak, jednego Dartling Guna ulepszam na 2-1. Ulepszam na 2-1 i naszym celem w tej grze będzie zbudowanie tego lasera. Jak zbudujemy sobie ten laser, po prostu sprzedając te dwa Dartling Guny. Każdy z nich jest wart aktualnie 1160, więc łącznie są tam warte ponad 2000. Także w momencie, w którym będzie mnie na to stać... O proszę, on ma kobrę. Okej, dobrze. Tutaj czekamy, pyk. Gracie Gloostormem i na spokojnie. Kupujecie sobie to i odpalacie tego boosta. I zobaczcie. No, Gloostorm jakby naprawdę jest bardzo mocnym powersem. Także tutaj powiedzmy, że nie musimy się martwić jakoś specjalnie. W tym momencie Rush w 12 rundzie został przez nas pokonany. No i dalej nie grałem, więc w sumie to nie wiem, czy jeszcze czegoś mam się spodziewać, czy nie. Mam jeszcze jednego Gloostorma. I mam jeszcze jeden zwiększony, w sensie ten boost na wieżę, więc myślę, że może ceramiki nam nie wyślę. Ale ja bym go mógł zraszować w ogóle teraz.
Może też kamuflaż wysłać, ale kamuflaż ja mogę łatwo skontrować. Po prostu kupując drugie ulepszenie w prawo, dlatego trzymam sobie jeszcze pieniążki. Nie no, to jest wygrana moim zdaniem. Bo nawet jeżeli wyślę ceramiki, to ja mam ciągle Glustorma, który jest bardzo mocnym powersem. To tyle? Koniec wyzwania? No nie wiem, co mam powiedzieć wam, no co mam powiedzieć. No to było ekspert wyzwanie, tak jak widzieliście. Nie wiem, nie wiem dlaczego to było wyzwanie z poziomu ekspert. Aczkolwiek jest jedna rzecz, która dała mi trochę do myślenia. Pokażę wam to na Battle School, bo ja się tam zastanawiałem, czy postawić Monkey Village. I ogólnie Monkey Village, ja jak na początku grałem to wyzwanie, to stawiałem, ale zaraz wam coś pokażę. Jest jedna taka dosyć ciekawa rzecz, o której, znaczy nie myślałem. To znaczy, ja myślałem sobie na początku tak. Na początku grałem w ten sposób, ja wiem, że to nie ta mapa, ale to nie ma znaczenia, bo nie to wam chcę pokazać. Że stawiałem pierwszego Dartlingana i potem stawiałem Monkey Village. I teraz, bo myślałem sobie tak, będę miał tańsze upgrade'y, więc mniej wydam na ulepszanie Dartlinganów. To prawda, ale zobaczcie na jedną rzecz, ulepszę sobie 2-0 tego Dartlingana, tak? Ulepszymy sobie 2-0 tego Dartlingana, teraz postawię jakiegoś Dartlingana nie w zasięgu Monkey Village, czyli bez obniżki cen i go też ulepszę 2-0. I zobaczcie, on na sprzedaży jest warty 1840, a ten 1724. Mniej, ten jest warty mniej, ponieważ mniej wydaliśmy na jego ulepszenia. Więc zacząłem się zastanawiać, czy skoro i tak chcę sprzedawać Dartlingany, czy jest sens wydawać ekstra 1250 golda na Monkey Village. I jak zaczynałem wyzwanie na tym odcinku, to się zastanawiałem, czy... jakby, czy Monkey Village, czy zniżka z Monkey Village na tym ulepszeniu będzie wystarczająca, żeby pokryć jej koszt. Nie wiem, czy wiecie, o co chodzi. Ogólnie Monkey Village by się mega opłacało, gdybym poszedł pod ten Monkey Fort, nie? Bo on jest też, on bardzo mocno by pomógł moim Dartlinganom, bo zwiększa popping power o 1. Ale wtedy prawdopodobnie nie byłoby mnie stać na kupno lasera. Ja pamiętam, jak za pierwszym razem grałem to wyzwanie, to poszedłem sobie pod ten popping power i tak musiałem sprzedać to Monkey Village. A wiecie... Jeżeli zawsze jesteście stratni, tak? To znaczy, jeżeli, patrzcie, jeżeli ja postawię Monkey Village za 1250, no to oczywiście mogę sprzedać je za 1000, tak? Nie sprzedaję za pełną kwotę. Czyli zobaczcie, jeżeli ja kupię Monkey Forta, czyli łącznie wydam 1850, sprzedaż 1480, nie? A wydałem 1850, czyli jestem na minusie. Jeżeli wiecie, że coś sprzedacie, to nie zawsze opłaca się kupować jakieś zbędne ulepszenia. Tak samo jak w tym wyzwaniu można by było wysyłać na niego balony, ale pierwsze, na co ja zwróciłem uwagę, to że wyzwanie było po prostu krótkie, tak? Wyzwanie było po prostu krótkie. Więc zagrajmy jeszcze jakiś mecz, oczywiście, że zagramy, dlaczego nie? Wyzwanie było po prostu krótkie, old school. Bo to jest bez powersów, nie? Only three towers, no powers, ale no powers w ogóle, czy jakiś powers będzie, bo nie wiem. W sumie. Dobra, mamy oponenta. Mamy jakiegoś oponenta, no ciekaw jestem. Cóż to za old school będzie. Nie wiem, właśnie nie wiem, no powers, czy to... Nie wiem, zagram tak jak grałem zawsze, ale nie wiem, czy no power znaczy, czy... Bo wiecie, była w Bloonsach taka aktualizacja, która wprowadziła więcej powersów. I ja właśnie, a może Ico zagramy? Zagrajmy Ico. Niech będzie. I ja właśnie nie wiem, czy... Czy to jest... Która to jest aktualizacja, bo to wygląda... Aha, tu w ogóle nie ma powersów, zupełnie. Mhm. No to przypał. No to przypał. No i nic, zobaczymy. Ciekaw jestem w sumie, jak długo taka gra potrwa. Bez powersów. No na pewno... Trzeba dużo większą uwagę zwracać na defensywę. On gra farmami, więc... Ogólnie taktyka Ico ma raczej przewagę nad farmami, tak mi się wydaje. No tak, nie mamy tutaj w ogóle powersów. Bo ja myślałem, że może nie mamy tych powersów, które pojawiły się... Była taka aktualizacja, która dodała dużo powersów. Ja o niej w ogóle nagrywałem, jak ona się pojawiła, także też możecie gdzieś odkopać na kanale. Bo wcześniej w grze były tylko 3 powersy, tak? Igiełki to były, było ten boost małpek i speed na baloniki. I zawsze grało się tym samym, tak? No bo każdy miał zawsze to samo. A potem pojawiły się właśnie te powersy jak Glustormy itp.
Także myślałem, że to bez tych power, że będziemy mieli te klasyczne. A to jest jeszcze wcześniejsza wersja, gdzie w ogóle nie było powersów. Bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe. Tak czy owak, nasz przeciwnik jest dosyć mocny. W sensie, jak tak patrzę na jego statystyki, to raczej jest dosyć mocny. Jak gram Ico, no to muszę uważać, tak? Jak gracie tak jak ja, czyli pod wysyłanie balonów, to trzeba bardzo dobrze tak... Wiecie, dobrze sobie przemyśleć, czy jesteście w stanie wybronić, żebyście nie wydawali wszystkiego, nie? Na raszę. Czy jesteście w stanie wybronić jakieś różne niespodzianki, trzeba sobie zadać pytanie, które on na was potencjalnie może wysłać. Na przykład, gdyby on wysłał na mnie dużo zielonych balonów, to teraz mógłbym mieć problem, chociaż mapa jest dosyć długa. Więc może nie byłoby aż tak źle. Ja chcę priorytetowo pójść pod piorun. On mi zawsze mega pomoże, chociażby na żółte balony, bo widzicie, z żółtymi balonami też by nie było fajnie. Myślę, że tu Regrow Rainbow jest strasznie mocny, bo Regrow Rainbow Rusha jest w sumie dosyć ciężko wybronić bez powersów na takiej mapie. Czy ja nie chcę się już wstrzymać z wysyłaniem? Przynajmniej na razie, 400 przychodu. No, 400 przychodów wydaje mi się, że jest taką wystarczającą ilością, przynajmniej na razie. Tu jest mega fajne położenie. Skopiujemy to położenie od niego. Naśladujmy jego strategię. Mega to jest pomysłowe, w sensie umieszczenie tego w ten sposób. No, to jest mega, mega fajna sprawa. Dobrze, rzućmy camo, znaczy pancerz po prostu. I zobaczmy, co on ma do powiedzenia na ten temat. Boomerang. Bardzo ciekawie. Bardzo taka... No, ciekawe to jest. Ciekawy sposób na obronę. Nie ukrywam. Kiedyś się tak często grało, że brało się boomeranga tylko, żeby go ulepszyć pod... on nie widzi camo. Okej. Czy ja wybronię Regrow Rainbow? Nie wiem. Zobaczę z ciekawości, czy on na mnie wyśle jakiś, czy nie. On by wybronił... Okej, Destroyer. Teraz szybko musimy, bo... No, on zaczął rushować nas sporą ilością balonów z kamuflażem. Szybkich balonów, dlatego że wiedział, że... wiedział po prostu, że mój mag widzi camo. Że to jest tanie ulepszenie, więc jakby wysłał balony, które są mocne na tego maga. No, ale oczywiście ja mam również statki, więc... nie powinno to być problemem. Wbiję sobie trochę większy przychód. Myślę, że 500 przychodu będzie okej. Przynajmniej na razie. Regrow Rainbow raczej na niego nie zadziała, Regrow Rainbow Camo też nie, dlatego że po pierwsze może sprzedać te farmy i ulepszyć skilla, tak? Skill Boomeranga raczej bez większego problemu powinien mu pomóc. Aczkolwiek nie wiem, jak on sobie chce poradzić z czymś takim na przykład. Nie widzę, jak miałby to zrobić. To znaczy... Okej, sforsowałem go do kupna skilla, bardzo drogie ulepszenie, śmiesznie w sumie. Ja oczywiście bronię coś takiego bez problemu, bo mam maga. Także camo, pancerz nie jest raczej dla mnie problemem. Okej, on sprzedał? Dlaczego sprzedał? No to ja stawiam znowu. Niech w kółko tak robi, nie? Niech w kółko wydaje taki hajs na tego skilla. Chociaż prawdopodobnie wyśle na mnie zaraz sterowiec. Ale to dalej mogę wybronić. Czyżby przegrał? Nie, ładnie się wybronił. Trzymał do samego końca. Fajnie, fajnie. Sterowce są... Nie wiem, ile on ma golda. Nie stać mnie. No to jest koniec w takim razie. Bo ten statek sam nie wystarczy. To znaczy, on jest dobry, ale... No, tak myślałem. Gratuluję. Dobry gracz, bardzo dobry gracz. Ja już dawno nie grałem w ogóle bez powersów. Znaczy, czy bardzo dobry, po prostu lepszy ode mnie. Dam mu well done. O, on mi daje facepalma, ojejku. Ale mi przykro. W każdym razie, bardzo fajnie. Podobał mi się ten mecz. Był lepszy, był na pewno lepszy. To mi daje do myślenia, że chyba lepiej było grać farmami. W sensie, jego strategia była dużo bardziej taka, mam wrażenie, stabilna. To znaczy... Miał mega dobrą obronę przez tego boomeranga. Miał i przez te statki, które na tę mapę są świetne. Zawsze na tę mapę, znaczy zawsze, no polecam brać statki na tę mapę. I dodatkowo, nie, jakby nie byłem w stanie go zraszować.
Chociaż gdybym wysłał odpowiednio duży regrow rainbow, a on ciągle gromadził golda, nie? Jakby jak ktoś gra farmami, to dobrze jest zbudować na nim taką presję, żeby on nie mógł tych farm ulepszać, a ja tego nie mogłem zrobić w jego przypadku z jakiegoś powodu. No tak czy owak, był lepszy, gratulujemy. Tymczasem na tyle, tymczasem ode mnie to będzie na tyle. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę, życzę wam miłego dnia oczywiście. Do usłyszenia, do zobaczenia prawdopodobnie jutro na jakimś kolejnym odcinku na moim kanale. Także trzymajcie się ciepło, życzę wam jeszcze raz miłego dnia. Cześć!